Celem dzisiejszego spotkania jest omówienie, w jaki sposób działają zespoły QRM-owe od kuchni, czyli dzisiaj już nie omawiamy teorii, przechodzimy do praktyki, czyli faktycznie wchodzimy od kuchni bezpośrednio do zespołu i będziemy rozmawiać faktycznie, co się dzieje w zespole od środka, w jaki sposób funkcjonuje zespół. Tak, firma Alerek. Porozmawiamy sobie troszeczkę o zmianie w firmie Alerek. Firma Alerek. Czemu firma Alerek? Firma Alerek była jedną z pierwszych firm w Polsce, która podjęła się wdrażania nie to, że pracy zespołowej, bo to już jest praca zespołowa znana od dawna w wielu koncepcjach i metodach zarządzania, natomiast to jest jedna z pierwszych firm, która zdecydowała się na wdrażanie strategii QRM i zespołów autonomicznych związanych ze strategią QRM-ową. I oczywiście firma Alerek wdrożyła kilkadziesiąt takich zespołów, natomiast dzisiaj skupimy się o tym, żeby porozmawiać konkretnie o jednym zespole. Alerek, firma, która mieści się w Łodzi, oczywiście o tej firmie można byłoby mówić dłużej, to dlatego zapraszam na ich stronę. Natomiast jest to firma, która kompleksowo zajmuje się budową wyposażenia sklepowa w celu wsparcia sprzedaży i pracuje faktycznie ze światowymi markami. Mówię o firmie Alerek i o osobach z Alereka i o zespołach z Alereka w ciągu tego roku. Jeszcze kilka razy pewnie będziemy wracać. Jaka w ogóle była potrzeba? Czemu w ogóle firma Alerek zdecydowała się na jakąkolwiek zmianę? A więc był taki produkt jak Samsonite. Pewnie niektórzy z Was kojarzą Samsonite, walizki podróżne. W dzisiejszych czasach od roku, od półtorej faktycznie temat troszeczkę ograniczony, o tym sobie później powiemy, ale to jest wdrożenie sprzed 7 lat. Firma Samsonite, czyli w firmie Alerek najpierw powstało kilkanaście zespołów QRM-owych. I teraz produkt Samsonite to był produkt taki mniej indywidualnie dostosowany do klienta, bardziej to był konfigurowalny, powtarzalny, natomiast zajmował bardzo dużo czasu i żaden z tych takich zespołów projektowych, klienckich nie za bardzo chciał się zająć tym Samsonite'em i ten Samsonite tak przechodził między tymi zespołami, nie było gospodarza tego zespołu. Faktycznie prezes firmy w pewnym momencie się spotkał i powiedział, no ten coś z tym Samsonite'em trzeba zrobić. No i zadaliśmy pytanie, czemu? Pierwsza sprawa, jaka była, to jest to, że mimo że produkt był prosty, to jak klient zamawiał, to zanim to zlecenie przeszło do realizacji, nawet na produkcję, to przychodziło przez bardzo skomplikowaną ścieżkę decyzyjną, czyli przychodziło przez 5, 6, 7 różnych w ogóle kompetencji i działów w biurze, a następnie przychodziło przez kilka rąk na produkcji metal, drewno, tworzywo, montaże, magazyny i pozostałe elementy. W efekcie w miarę prosty produkt, który teoretycznie w większości był wysyłany z magazynu, zanim klient dostał u siebie gotowe moduły, żeby mógł montować w sklepie, bo celem Alereka było przygotowanie takich IKEA-owych, gotowych produktów, gdzie klient to bierze i montuje u siebie w sklepie, to zauważcie, że mijało średnio 26 dni kalendarzowych, czyli pierwsze 5 dni to mijało w ogóle zanim zlecenie zostało obrobione przez biuro. Tak, czyli to jest ten pierwszy po lewej stronie element. Następnie około 10-12 dni czekało w kolejce, zanim zjadą się towary. Następnie około 7 dni stało w kolejce produkcyjnej. No i mniej więcej niecałą dobę, to jest nasz czas szary. Tak? Oczywiście o czasach szarych i białych nie będę teraz wspominał. O tym na stronie YouTube'owej więcej znajdziecie. Robiliśmy już kilka warsztatów. Czyli klient faktycznie czekał na to 26 dni, natomiast faktyczny czas, kiedy my byśmy potrzebowali, żeby to wytworzyć, gdyby nie było innych tematów i byśmy mieli komplet informacji, to jest tak naprawdę niecały dzień. Co oznacza, że taka efektywność przepływu tego, co chciał klient, to jest zaledwie 3-4% czasu, jaki klient oczekiwał. Czyli z założenia prosty produkt przechodził przez firmę prawie 26 dni. I pierwszym faktycznie problemem, wyzwaniem, jakie było to klient się zdziwił, że taki prosty produkt musi tak długo czekać. Kolejny element, jak zaczęliśmy badać takie elementy, to jest to, że były w miarę wysokie zapasy wyrobów gotowych. Co to oznacza? Wartość zapasów wyrobów gotowych to była prawie 2,5 miliona złotych. Czemu? No bo teoretycznie produkt był konfigurowalny, miał być w kilkuset wersjach utrzymywany na magazynie w paczkach i jak klient miał zamówić, to tylko trzeba było niby zebrać i wysłać. A mimo to zawsze czegoś brakowało,
magazyn pękał w szwach i w ogóle tu jeszcze była taka decyzja, że w pewnym momencie firma w ogóle musiała wynająć zewnętrzny magazyn, zewnętrzną logistykę, żeby w ogóle mieć możliwość utrzymania tych zapasów i w miarę szybkiej reakcji, aczkolwiek 25 dni nie możemy nazwać szybką reakcją na potrzeby klienta. Zauważcie, zaledwie co druga zlecenie było wysyłane w tym czasie pierwotnie potwierdzonemu klientowi. Kolejny element to jest to, że produkt borykał się z rentownością, tak? Czyli rentowność czasami wychodziła zero, czasami poniżej, czyli produkt, mimo żeby znowu był prosty, w miarę dobrze skalkulowany pierwotnie, to przy finalnych kalkulacjach, ile ten produkt kosztuje, się okazywało, że on był albo na granicy rentowności, albo był troszeczkę poniżej tej rentowności. Ostatnim elementem było to, że mimo że to był znowu powtarzalny, można było opracować konfigurowalny produkt, to w co piątym zleceniu występowała jakaś reklamacja, która powodowała, że był zatrzymywany produkt, trzeba było reklamować, poprawiać i najczęściej z tego występowały opóźnienia. I teraz firma Alerek miała już doświadczenie w budowie zespołów, no i podjęliśmy faktycznie decyzję, że trzeba powołać zespół. Zespół, który będzie od początku do końca zarządzał naszym produktem, naszym klientem Samsonite'owym. I powiedzieliśmy sobie, że ten zespół działa na takich czterech zasadach. Oczywiście więcej o tych zasadach dowiecie się w naszych tutaj innych już gotowych warsztatach. Dzisiaj już nie będę wchodził dokładnie w te definicje. Natomiast jeżeli chodzi o FTMS-a, czyli tak zwanego klienta, czyli najważniejsze jest to, że powiedzieliśmy klient w centrum uwagi i zaczęliśmy budować zespół Samsonite'owy od tego, że postawiliśmy klienta w środku i powiedzieliśmy, dookoła klienta trzeba zbudować zespół, który co? Który ma wszystkie kompetencje, wszystkie zasoby do tego, żeby kompleksowo obsłużyć klienta. Czyli zaczynamy tworzyć taką małą firmę tylko na potrzeby klienta. Dążenie do pełnej autonomii, czyli ten zespół w momencie, kiedy ma wszystkie zasoby, wszystkie kompetencje, to ma podejmować samodzielnie decyzję. Czemu? Bo już nie ma centralnych zasobów, wszystko miało być od początku do końca w zespole. Czwartym elementem jest to, że docelowo firma działała tak zwana mała firma w firmie, czyli na poziomie taktyki operacji nikt nie miał w ogóle wchodzić do tego zespołu, zespół miał działać autonomicznie. Powołując ten zespół, to co było przed chwileczką, oznaczało to, że z takiej struktury, którą widzimy po lewej stronie, funkcjonalną, którą tam gdzie mamy działy i każdy dział za coś jest odpowiedzialny, zbudowaliśmy zespół, który zaczął składać się, o ile się nie mylę, z 8, 9, 10 osób i zauważcie, te osoby obejmowały kompetencje praktycznie wszystkich działów funkcjonalnych. I taki zespół, powiedzieliśmy znowu na samym początku, zanim zespół jakby fizycznie powstał, że po pierwsze 100% osób pracujących w zespole koncentruje się tylko na naszym FTMS-ie, czyli na naszym Samsonite, na naszym kliencie. Wszystkie osoby mają ten sam cel, co to oznacza, że jeżeli w środku jest konstruktor, to celem konstruktora nie jest zrobienie dobrej konstrukcji, a co? Obsługa klienta na gotowo. I każda osoba, która widzicie na dole, miała jeden cel. I ten cel co było? Dobry produkt w czasie i w cenie dla klienta, bez względu jak to wykona swoją kompetencję. Oczywiście sprzedaż wszystkiego rodzaju, często się używa, nie wiem, funkcję product ownera, nie ma takiego czegoś jak product owner, wszystko jest w kompetencjach zespołu, ale zespół ma troszeczkę złamać te schematy i zaczął myśleć samodzielnie, co to oznacza, że jeżeli znajdziemy drogę na skróty, która może działać lepiej niż w takich dużych zespołach, to to zróbmy, nie trzymajmy się bardzo mocno standardów ogólnych, w 80% je łapmy i szukajmy swoich rozwiązań. W efekcie powstał zespół QRM, QSL Samsonite, gdzie oczywiście składał się on z 8-9 zespołów, a jedną z takich osób był Kamil. I czemu w sam raz dzisiaj Kamil? My z Kamilem jakiś czas temu już rozmawialiśmy, żeby zrobić taki wywiad, ponieważ pierwotnie Kamil faktycznie, powiem tak, jak był tworzony ten zespół Samsonite, to już firma Alerek podjęła decyzję, że stworzyła wiele zespołów i praktycznie w centrali nikt nie został. Co to oznacza? Że jak zaczęliśmy tworzyć Samsonite'a, to najpierw chcieliśmy wyciągnąć specjalistów z zespołów, ale żaden zespół powiedział, my już nie oddamy, my wyszkoliliśmy, my się zżyliśmy, my nie oddamy. Więc powiedzieliśmy, ok, to jak nikt nie chce oddać nas specjalistów, to zbudujemy z tych osób, które zostały niewcielone do zespołów. I Kamil był jedną z takich osób, ja bym to nazwał też w cudzysłowie złapanki, że skoro został niewcielony do zespołu, to pewnie super odnajdzie się w takim zespole. To może krótko się przedstawimy. Ja nazywam się Edyta Hejman, jestem wiceprezesem Naukowego Koła Jakości i Produktywności i dzisiaj przeprowadzę wywiad z Kamilem.
Witam serdecznie, nazywam się Kamil Błaszczyk. Na samym początku w Orleku pracowałem jako technolog metalu. Wstępnie zajmowałem się wdrażaniem technologii metalu odnośnie projektów wszelakich poprzez Samsonite'a i różne inne. Głównym zadaniem było tworzenie rysunków płaskich, pisanie programów na maszyny CNC, głównie laser i różnego rodzaju wykrawarki i zajmowaniem się również technologią spawania. Dobrze. Kamil, powiedz nam na początek, od czego zaczęliście działania w ramach wdrażania QRM-u? Jaki był pierwszy krok albo pierwsze kroki? Przede wszystkim warto dodać, że firma Arlek miała dwie siedziby. Jedna była w jednej lokalizacji w Łodzi, druga była na drugim końcu Łodzi. Ja siedziałem w jednej, zespół z montażem jakby wyrobów gotowego był w drugiej lokalizacji i to już był pierwszym takim motorem do zmian, czyli ja się przeprowadziłem do tego zespołu, gdzie był już montaż gotowy. Mogłem widzieć na samym początku, co jest... Co nie tak z danym produktem, jeżeli chodzi o metal czy drewno, bo przed wdrożeniem QRM-u dużo mieliśmy problemy, jeżeli chodzi o jakość pasowań elementów metalowych z drewnianymi i również z dostępnością metalu i drewna przede wszystkim. Po zlokalizowaniu zespołu w jednym miejscu stworzyliśmy kilka ciekawych wskaźników i takich KPI-owych rzeczy. Stworzyliśmy matrycę kompetencji, stworzyliśmy MCT, czas przepływu zamówień. Najważniejszym było jednak chyba na samym początku jakby stworzenie takich szybkich, krótkich spotkań ze sobą i omawianie na bieżąco danych problemów, jakie dany projekt powodował i staranie się rozwijać ich wszystkich na bieżąco. Co prawda na samym początku było bardzo dużo i to było tak, że nieraz się nie dało tego wszystkiego załatwić podczas tego spotkania pięciominutowego, ale sukcesywnie staraliśmy się rozwijać i rozwijać również swoje kompetencje. Jeżeli chodzi o kompetencje, staraliśmy się znaleźć ten bezpieczny poziom jakby rozwoju w kompetencji, no bo nie sztuką jest tworzyć zespół, który każdy uczestnik danego zespołu będzie wszystko wiedział i miał wszelakie kompetencje, bo to nie o to chodzi, ale na samym początku zdecydowaliśmy się, żeby mieć taki wskaźnik bezpiecznego jakby bezpieczeństwa pracy, czyli ustaliliśmy to na poziomie 50%. Na samym początku było to około 25-30% i staraliśmy się sukcesywnie dochodzić do tych poziomów, które założyliśmy na samym początku jako bezpieczne. Oczywiście później ten poziom bezpieczny jakby rósł ze względu na to, że jakby dodawaliśmy do naszego obszaru, całego teamu Samsonite kolejne jakby obszary, czy to kooperacji, czy logistyki nawet i ten poziom został osiągnięty bodajże po roku coś ko tego. Czyli rozwinęliście kompetencje, zaczęliście się dogadywać w zespole. A jak to było z kooperacją, z centralą? Jak wyglądały te relacje? Kooperacja była jakimś takim oddzielnym działem, który nas wspierał, ale jak zauważyliśmy nieraz, że nie mamy takiej stuprocentowej kontroli nad tą kooperacją i nad tym przepływem i rozmową z kooperantami, to było dosyć skomplikowane, bo często ktoś nam coś obiecywał, często były takie maile, że no dostaniecie, a w rzeczywistości potem jak przychodziło co do czego, to nie było ani materiału, ani wyrobów gotowych, ani nie mogliśmy nic zacząć w montażu produkcji, więc dlatego staraliśmy się ciągle dodawać do naszego teamu dodatkowo kolejne obszary,
i zdecydowałem się również zacząć szukać kooperantów, jakby tak na własną kieszeń. Umawialiśmy różne spotkania, wysyłaliśmy zapytania do różnych firm w Polsce. Nawet czasem byliśmy mile zaskoczeni ze względu na to, że nieraz nawet ceny danych wyrobów czy półwyrobów były znacznie tańsze niż to, co oferował nasz dział. Co prawda jest to na pewno spowodowane tym, że my na bieżąco staraliśmy się szukać nowych kooperantów i dowiadywać się, jak można coś rozwiązywać taniej i szybciej. Kolejnym obszarem na pewno był magazyn. Magazyn był centralny i to dodatkowo też był w dwóch lokalizacjach i to też było trochę nie do końca, no bo te elementy trzeba było przewozić z jednego punktu do drugiego, a czasem nieraz przewozić już wyrób gotowy z powrotem do nas na montaż, więc zdecydowaliśmy się zunifikować trochę tych elementów i tak je poukładać u nas na linii już bezpośrednio, czyli taki mini magazyn wyrobów, półwyrobów, z których mogliśmy bardzo szybko reagować na bieżące zlecenia produkcyjne. Jak tu widzimy, to właśnie po prawej stronie na zdjęciu jest nasz magazyn i są płyty, pudełka, i ładnie wszystko było opisane, więc nawet szukanie tego na magazynie odchodziło, a nieraz jak wiemy, że na magazynach wszystko leży i jest tego bardzo dużo, więc nieraz jest ciężko cokolwiek znaleźć. A jeśli chodzi o doskonalenie procesów w firmie, czy stosowaliście jakieś specjalne metody? Doskonalenie. Tak, staraliśmy się doskonalić, tylko my jakoś staraliśmy się to robić wszystko tak jakby logicznie i tak jak nam się to wydawało, czyli nie mieliśmy jakiejś wiedzy takiej stricte książkowej, nie znaliśmy tych wszystkich skrótów, jakie można stosować i jak można to stosować. Trochę nam na pewno Karol pomógł i nakierował nas, jak mamy coś postępować, z czym mamy postępować. Było kilka takich przykładów, ale przede wszystkim na początku było trzeba zunifikować cały projekt i pod względem drewnianym i pod względem metalowym, przejrzeć, co możemy robić i jak możemy to zrobić taniej, szybciej i łatwiej. Takim jednym z kluczowych elementów w projekcie były tak zwane base'y, czyli podłogi drewniane połączone, one były obłożone jakby profilem liniowym i jeszcze w tym profilu była taka płyta laminowana HDF cieniutka, bo jak wiemy, przycinanie płyt HDF czy jakikolwiek płyt z dokładnością co do milimetra, no to nie jest takie łatwe i nie zawsze wyjdzie, więc pierwszym elementem było jakby kupienie piły panelowej do cięcia płyt drewnianych i płyt i aluminium i mogliśmy wtedy rozwiązać problem z niedokładnością elementów, gdyż każdy element jakby był zamawiany o 10-15 mm dłuższy, gdzie można było przyciąć gotowo na linii montażowej i to nie stanowiło ogromnych czasów, a pozwalało nam skrócić, jakby obniżyć w ogóle do zera problemy z jakością już samych base'ów. Ciężko nieraz było oszacować, jaki czas, kiedy, jak, za ile wykonamy dane zlecenie, żeby to wszystko ładnie planować. Czyli powstał taki pomysł, żeby stworzyć wielką bazę danych z poprzednich lat doświadczeń, ile dane zlecenie zajmuje, wpisywać to za pomocą różnego makr i oprogramowania w Excelu, wygenerując sobie jakby linię wiersz. Z danym zamówieniem, gdzie były wpisywane daty, terminowość, kiedy ma zostać dostarczone metal, drewno, poprzez różne formy graficzne widzieliśmy, kiedy dane zlecenie będzie u nas, albo kiedy, albo o ile już jest przekroczone. Mieliśmy taki problem ogólnie z metalem, potem był problem trochę z drewnem, bo te czasy rosły, bo jakby kucela
Samsonite nie miał takiej jakby swojej produkcji, nie miał swoich laserów, nie miał je tak jak inne QCL, czy holenderska, angielska, czy inne. No my musieliśmy jakby się gdzieś tam strzelić w moce którejś z QCL. Dlatego też zdecydowaliśmy się na produkcję metalu i drewna na zewnątrz, czyli odcięliśmy się jakby od naszej produkcji i na samym początku, jak na przykład metal nasz dawał nam 10 dni na dostarczenie prostych rzeczy, no to kooperant potrafił to zrobić w 3 dni albo nieraz 2 dni, więc to był takim też strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o przejęcie kooperacji i pokazanie tego, że mogliśmy dostać taką autonomię, gdzie decydowaliśmy sami, czy robimy na zewnątrz, czy robimy w firmie X, czy robimy w firmie Y i to było mocnym, mocnym plusem. To jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o Kanban, no to był taki pomysł, żeby zaprojektować jakby taki regał, który miał jakby dwie strony, on był bisiem lustrzanym i na jednej stronie było tyle samo komponentów, co po drugiej, tylko po tej drugiej produkcja by brała na bieżąco, a z tamtej po pierwszej jakby nie mogła ich ruszać, dopóki tamte się nie wyczerpały. Jeżeli na przykład widzieliśmy, że ta po stronie od nas, od biura jakby została opróżniona, to my automatycznie zamawialiśmy ten komponent, a cały czas utrzymywaliśmy tamtą stronę, że już tam są detale i to nam pozwoliło jakby mieć cały czas półprodukt i móc produkować zlecenia na bieżąco. Oczywiście ilości tych produktów nie były duże i nie chcieliśmy jakby mrozić tych pieniędzy, ale pozwoliło nam na pełną jakby taką decyzyjność, kiedy możemy coś zrobić i jak szybko. A jeśli chodzi o finanse, jak to było z odpowiedzialnością za finanse, czy mieliście wgląd w dane finansowe? Tak. To też był taki, jeżeli chodzi o finanse, staraliśmy się sprawdzać na bieżąco poszczególne i każde zlecenia, czy są rentowne, czy nie. Oczywiście niektóre były na minusie, na samym początku były na dużym minusie, ale poprzez wdrażanie wszystkich naszych udoskonaleń do projektów pomagało to nam jakby obniżyć te wszystkie koszty. Stworzyliśmy takie duże narzędzie Excelowe do obliczania danych pobieranych z systemu ERP, gdzie mieliśmy bezpośredni podgląd na dane z księgowości i na którym zleceniu w danym czasie zostało przekroczenie i wtedy mogliśmy łatwo reagować, czy cena była zawyżona, czy coś zostało uszkodzone, jakieś straty. Wszystko mogliśmy wtedy śledzić i to mocno, mocno właśnie fajnie pokazywało rentowność projektu. Mhm. Czyli to, że mieliście dostęp do takich danych finansowych, w jakiś sposób motywowało was do pracy, pomagało? Czy to jest potrzebne, żeby pracownicy mieli wgląd do takich danych według ciebie? No tak, zdecydowanie tak, no bo jeżeli widzimy, że projekt na początku przynosi straty i nie pokrywa nawet kosztów overheadów firmy, no to wiemy, że albo jest źle skalkulowane, jest źle przemyślane i za duże straty zostały wygenerowane podczas produkcji czy różnych łańcuchów dostaw, więc warto się dzielić takimi danymi z pracownikami i pokazywać, gdzie tracimy, czy coś ktoś gdzieś ma za mało czasu skalkulowanego w pracy, czy jakiś komponent jest stanowczo za drogi i można go zmienić jego konstrukcję, czy zmienić lakier, czy iść w ogóle w inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o konstrukcyjne, no to jest bardzo potrzebne, żeby widzieć te słupki i analizować. A powiedz, jakie były relacje w zespole, bo to był tak naprawdę nowo powstały zespół, czy były jakieś konflikty?
Na początku może trochę na montażu było takiego zamieszania, bo jak to wiemy, no starsze osoby na produkcji, ślusarz nie zawsze jest przychylny temu, co młody pracownik mu mówi, że zrób to tak, a nie tak, bo tak będzie lepiej. No, ale staraliśmy się im pokazywać, że tak będzie wam wygodniej, że nie będziecie musieli iść szukać czegokolwiek na magazynie, przywiozą wam, wy tylko ułóżcie sobie na regale, wiecie gdzie macie co. Mocno ich szkoliliśmy takim względem, że staraliśmy się naszym pracownikom na linii jakby dawać też taką jakąś małą autonomię, że nie mówiliśmy im tak, że zróbcie to, potem to, potem to. No oni mieli określone kuwetki z kolejnością, jakby z ważnością zleceń, czyli były ważne, bardzo ważne albo mniej ważne. I oni decydowali, które zlecenia zaczynają robić. Czyli mogli sobie sami zaplanować swoją pracę, którą mieli wykonać. Ja w sumie nie musiałem wiedzieć, nie musiałem ich nadzorować, oni byli zadowoleni, ja byłem zadowolony. I później ten kontakt był bardzo dobry, wręcz idealny. Super. A powiedz, jak wyszło wam połączenie biura i produkcji w jednym zespole, bo to jest takie charakterystyczne właściwie dla strategii QRM, że w ramach jednego FTMS-u łączy się biuro i produkcję. Jak to działało w waszym przypadku? Czy udało się to połączyć? Tak, no praktycznie od biura to mieliśmy, za drzwiami mieliśmy montaż i produkcję naszą, jeżeli chodzi o montaż, bo tak jak powiedziałem, że wszystko kupowaliśmy już bezpośrednio u kooperantów. I to działało, to naprawdę działało, bo warto powiedzieć, że nasz jakby projekt Samsonite miał czasem tak zwane adjustmenty, czyli projekt był przebiany na potrzeby klienta, czyli my mieliśmy ustawioną ścianę mebli na 2,7 metra, czyli była standard, a klient powiedział, że on ma wnękę na 2,5 metra. No i co się w związku z tym dzieje? No, albo rysujemy, otwieramy drogi program i ja bym musiał spędzić kupę czasu, żeby to narysować, poprawiając wszystkie rysunki i ten, albo idziemy innym tropem, przerabiamy z tych elementów, które już mamy. Na początku to było tak, że ja drukowałem rysunki, poprawiałem je ręcznie, normalnie długopisem, zmieniałem wymiary i nasi pracownicy na montażu wiedzieli co i jak zrobić. A potem doszliśmy już do takiej precyzji, że ja im tylko drukowałem rysunki, a oni już wiedzieli co mają zrobić, tylko ja mówiłem sklep ma 2,5 metra. No i oni brali rysunki i sam właśnie ten ślusarz na linii poprawiał sobie, wiedział, który element ma poprawić, co ma zmienić. Jeżeli miał jakieś pytania, było coś bardziej skomplikowane, bo niektóre detale trzeba było wysłać do kooperacji, no to przychodził, albo ja szedłem z laptopem i od razu mogłem mu pokazać, spójrz tutaj na brylę 3D, to trzeba zrobić tak i tak. I ta komunikacja była tak prosta, że to się naprawdę wydawało, że czemu tak od razu tak nie było, nie? Właśnie. Dobrze, teraz tak krótko podsumowując wasze wdrożenie, powiedz proszę, jakie były efekty nadania autonomii zespołowi? Tak, przede wszystkim skróciliśmy czas produkcji i z 25 dni zmieniło się to na 7, coś koło tego, już nie pamiętam dokładnie, ale te czasy przyjęcia zamówienia, order, wystawianie zleceń produkcyjnych trwało to znacznie krócej niż na samym początku. Sam montaż i pakowanie przyspieszyło się też, bo wprowadziliśmy pewne udoskonalenia, jeżeli chodzi o te magazyny i kooperacje. Więc to był takim strzałem w dziesiątkę. Później
Tak, właśnie. Wysoki zapas magazynów. No był 2,5 miliona złotych, zmniejszyliśmy do 300 tysięcy złotych. No to znaczący. Nie mroziliśmy, jakby jako firma nie mroziła tyle pieniędzy na stoku. Nie potrzebowaliśmy zewnętrznego magazynu, co już było oszczędnością. Mogliśmy szybciej reagować na zlecenia klienta i nie potrzebowaliśmy tak by, żeby te wszystkie detale leżały, bo niektóre musiały leżeć, bo były bardzo skomplikowane, bardzo trudne do wykonania i wymagało to czasu i dopracowania, jeżeli chodzi o jakość i podniesienie wszystkich produktów. Następnie terminowość wysyłek i tutaj też było znaczący wzrost, no bo średnio około 50% to było, no bo mogliśmy znacznie szybciej wysłać, no bo jeżeli wysyłamy coś do klienta od momentu zamówienia po 7-8 dniach, no to klient był zdecydowanie bardziej zadowolony niż wysyłaliśmy to po 25 dniach od momentu zamówienia. No i na pewno rentowność projektu wzrosła, bo rentowność jakby na samym początku spadek. Projekt był na minusie, nie pokrywał overheadów firmy, gdzie firma jeszcze miała założenie, że projekt musi zarobić około, tam już nie pamiętam, ale około 7%, no ale zwiększyliśmy rentowność i wyszliśmy jakby z overheadów, plus jeszcze zwiększyliśmy nasz profit nawet powyżej oczekiwań i dodatkowo staraliśmy się na niektórych boksach, na niektórych komponentach obniżać cenę dla klienta. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu w nowym 2021 roku. I tyle. Dziękujemy w takim razie i kończymy nadawanie streama. Do widzenia Jaro, Państwu. do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.